I tam w kolejnym filmiku przychodzę z informacją, jaki nowy nabytek niedługo do mnie przybędzie. Przybędzie do mnie jedna z moich ukochanych Fuegi, zapach, którego mam dosłownie odrobinkę. Będę akurat miała nową wersję, natomiast no, miejmy nadzieję, że nowa dużo nie straciła. Ten zapach pokazuje tak naprawdę, jak szlachetny może być motyw gourmand, za którym generalnie raczej nie przypadam. Jak właśnie niezasłodzony, niezwykle taki właśnie pięknie zblendowany, gładki może być. Ten zapach pokazuje również, jak szlachetny może być motyw tropikalny, jak unikalny, jak jakościowy. A jest to ujęcie marakui w takim wydaniu z taką nutą troszeczkę deserową, mleczną, deser tropikalny, deser południowoamerykański, embukuruja, fuegia. Jeden z moich ulubionych fuegii, jeżeli chodzi o te dawniej dostępne, także pokładam ogromne nadzieje, że i ta nowa wersja będzie tak mocno udana, bądź że zbyt dużo nie straciła. Moje ukochane fuegie to zdecydowanie właśnie embukuruja oraz przepiękne liście bożeczki z peczulą, czyli algensuenia. Chyba te dwa zapachy najbardziej. Chociaż z tych nowych fuegii bardzo dobra parametrowa jest Sierra del Rayo. Taki klimat trochę winny, trochę warzywny, bardzo intrygujący. Sierra del Rayo ma dosyć zmierzony klimat do Luna Roja, czyli Czerwonego Księżyca Fuegia z tych nowych, natomiast parametrów dużo lepsze jest Sierra del Rayo. Nie ma jej Sierra del Fuego, która tu jest bardzo goździkowa. Ale w ogóle, jeżeli chodzi o kwestię Fuegia, to już niedługo pojawi się na moim kanale szerszy przegląd tej marki z uwzględnieniem tych dawnych wersji oraz nowych. Z tych nowych poznałam, myślę, że już bardzo dużo, pewnie ponad 40, jeżeli chodzi o dostępne w Mousse & Bar. Wrażenia są różne, że tak powiem. Niektóre zapachy zyskały wraz z nową wersją, niektóre według mnie straciły. Z nowo dostępnych fuegiaty, takich właśnie nowych wersji w Mousse & Bar, ja mam dwa flakoniki, wstawiłam na dwa zielone, chamber mleczno, zielono-mleczne oraz mocno aromatyczne, zielono-wytrawne, bardzo takie bym powiedziała intrygująco zielone, zmienno-zielone, orzeźwiająco zielone Thais. Też jest tam taka właśnie ta trochę wytrawnej herbaty. Fuegia to była kiedyś moja ulubiona marka w ogóle perfumowa. Natomiast w tym momencie mam troszeczkę więcej zastrzeżeń. Już zbyt dużo zapachów poznałam, które nie do końca mi jednak podpasowały, także ciężko powiedzieć, jaka aktualnie ulubiona.